Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku z serii Race Driver Grid. I słuchajcie, tak jak to pisałem na Facebooku, to postanowiłem, że pominę sobie jeden sezon i przejdę go po prostu tak prywatnie, żeby najzwyczajniej w świecie pokończyć już wszystkie zawody amatorskie. No jak widzicie, mam już zarówno w Japonii, jak i w Europie odblokowane wyzwanie 1 na 1, które mi zaoferuje właśnie ta elitarna ekipa, plus jeszcze będzie naprawdę duża stawka, bo tutaj tak, tu 750 tysięcy, i tutaj też 750 tysięcy, to już nam da dzień dobry, to da 1,5 miliona. Plus jeszcze dodatkowo, jak sobie odpalimy jakiś event już z profesjonalnej ligi, no to też na pewno dużo kasy wpadnie, także już będzie naprawdę taki łatwy milionik. Plus jeszcze pieniądze ze sponsoringu i wszystko tam jedne, i wszystko tam w ogóle i w temacie. Także słuchajcie, no bez zbędnego gadania, przejdźmy do tych wyścigów jeden na jednego i rozstańmy się już raz na zawsze z ligą amatorską. Także wchodzimy tam, TVR Tascam, poziom ekstremalny. To będzie ich TVR Tascam, także nie wiadomo tam, czy może nie pokićkali się czegoś w tym samochodzie, także jestem w razie czego przygotowany na jakąś ewentualność i wow! Ta miejscówka nieźle wygląda. A, bo to jest ten, Mediolan. No dobra, to się pościgamy w Mediolanie, w tym TVR-ze. Który, jak wszyscy wiemy, to się prowadzi nie za dobrze. Mamy dwa okrążenia, okej, no to spokojnie, te dwa okrążenia to łatwo będzie ogarnąć. Tylko najpierw wypadało wyprzedzić mojego przeciwnika, co? Myślę, że powinno być całkiem w miarę łatwym wyzwaniem, ale przede wszystkim najpierw to... Wow! Wow! Co to się dzieje? Nie ogarniam, nie skupiam się na drodze, nie znam trasy, pomocy! Na pomoc! Nie ogarniam tutaj nic, nigdy tu nie jechałem! Co tu się dzieje? Co to za zakręty? Co to za miejsce? Nie poznaję tego kompletnie, totalnie! Plus jeszcze to auto, które się prowadzi niespecjalnie dobrze. Którego niespecjalnie lubię właśnie za... Którego właśnie nie przepadam specjalnie za nim, o! Goddammit! No, powiem wam, że jednak nie będzie łatwo. Jednak to nie będzie takie easy peasy, jakby się mogło wydawać na dzień dobry. Dobra, tutaj ten mamy tak, tutaj mamy to hamowanie i... Au, goddammit! No to generalnie powiem wam, że będzie dyntka. Będzie dyntka, ale taka naprawdę przebita i poniszczona i wszystko generalnie załatwione, także po prostu taka nie do użycia, taka dyntka, nawet bym powiedział. Co się w ogóle nie... To co mówię teraz, to w ogóle ci się nie trzyma nawet kupy, to już w ogóle teraz cała ta sytuacja, no... Well... Jest cienko, mam 7 sekund straty, no! Powodzenia w nadrabianiu tego, Recuś! Naprawdę, powodzenia! A na nadgonienie naszego tutaj pana kolegi mamy jakieś 1,5 minuty, tak, minuta 40 będzie miało okrążenie. Nie no, u niego to będzie wyglądało znacznie szybciej, bo on wiecie, no, bo on zna trasę, a ja zostałem rzucony tak na głęboką wodę. I kompletnie nie wiem, co się tutaj dzieje, gdzie tutaj jechać, co robić, jak tu wyhamować. No, proszę bardzo, 8 sekund straty, no. Naprawdę, smutno mi i zimno. Trudno, najwyżej się zrestartuje ten event i spróbuję się go przejechać jeszcze raz. Dobra, ciach, ciach. Dobra, tu już wiem mniej więcej, że tak trzeba... Dobra, trochę wolniej, ale mimo wszystko mniej więcej w taki sposób trzeba pojechać. Okej, ciach. Tutaj tak. O! Matko jedyna! Ja to się spodziewałem, że to będzie na jakimś, nie wiem, typowo europejskim torze, jakiś tor zamknięty albo coś w tym guście, a nie po prostu tor uliczny, którego totalnie nie znam, goddammit! Gdzie on jest? Jaką mam stratę? 9 sekund, dobra, dziękuję, jeszcze raz. Restart race. Bo to po prostu woła po prostu do nieba. Kompletnie nie znam trasy i... Kur, radź sobie. Dobra, i teraz będzie start i... Dawaj, dawaj! Wiem, że się nie prowadzisz jakoś specjalnie dobrze, ale musisz dać radę, TVR-ze. Chociaż ten jeden ostatni raz. No, przynajmniej mam taką nadzieję, że to będzie ostatni raz właśnie z tym TVR-em Tascanem. Że już więcej niczego nie będzie, ani nic. Żadnych kolejnych wyścigów. O, 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 o! Dobra, teraz myślę, że mamy szansę na jakąś w miarę sensowną i wyrównaną walkę. O zwycięstwo tutaj. O, o, dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go! Dobra, ciśnij! Ej, ale czemu on szybciej jedzie? Czemu on jedzie tak trochę szybciej ode mnie? Goddammit! Co to się stanęło, to tam nie mam pojęcia. Dobra, ale na pewno nie chcę startować w tym miejscu, tylko chciałbym... O! Tu to wystartować. Proszę bardzo. I jeszcze raz, tylko tym razem... Trochę wolniej pojedźmy. Trochę wolniej, wyhamuj, żeby tutaj nie popełnić ponownie tego samego głupiego błędu. O, o, o! Goddammit! Dlaczego te pachołki muszą być takie skuteczne w manipulowaniu moim samochodem i sprawianiu, że tracę nad nim kontrolę? O, w mordę! O, w mordę! A. Hej, może tak łatwo mi idzie na tym poziomie ekstremalnie,
Dlatego, że przeciwnicy specjalnie wyhamowują tam, jeśli ktoś im zajedzie drogę albo coś i tutaj zastawi i uniemożliwi pokonanie skutecznie zakrętu. To może dlatego sobie tak radzi dobrze. Nie, może nie będę się na tym głowił w tym momencie, tylko bym się skupił może właśnie na jeździe. Bo kurde blade, powiem wam, nie jest łatwo. A te pachołki to mi jeszcze naprawdę utrudniają to wyzwanie. I swoją drogą to czeka nas jeszcze jedno właśnie tak... Jeszcze jeden taki challenge, właśnie taki jeden na jednego, także... Ja po prostu mam nadzieję, że będzie on łatwiejszy niż poprzedni. W ogóle powiem wam, że jest mi strasznie gorąco. Mój pokój nawet powiem wam, że zmienił na okres letni nazwę na moje 30 stopni Celsjusza. Nie no, nie żeby tam dosłownie była taka tam temperatura, ale... No, jest dość ciepło w moim pokoju. Dość ciepło i tak trochę trudno mi siedzieć i w ogóle, no... Jakby to powiedzieć, no... Jest gorąco, no poce się cały, jestem już mokry. Ale tymczasem odcineczek trzeba nagrać. W sensie, nie, nie odcineczek. Wypowiadałem się już parę razy na temat nazywania filmu odcineczkiem. Nie no, mówię w sensie, że odcinkiem, no ale... O, wiecie, chodzi mi o odcinek z Race Driver Grid, że kolejny odcinek z tej serii. Mam tylko nadzieję, że w połowie nagrywania to nie będzie takiej sytuacji, że framerate mi zacznie spadać tam, ponieważ te karta graficzna osiąga tam swoją jakąś krytyczną temperaturę i musi zwolnić obroty, żeby tutaj, no wiecie, no... Żeby się schłodzić, żeby nie pracowała pod takim tempem, pod takim ciśnieniem. Ale nie no, na razie wszystko się zdaje być okej, w miarę, o... Ale zaraz nie będzie okej, że jak ślicie się... No właśnie, jeśli się rozbije. A tego bym bardziej co nie chciał, bo... No, pan kolega mi tutaj siedzi na go, nie wiem, może osłabili celowo mój samochód, może... To właśnie tak miało być, że będę jechał słabszą wersją do tego samochodu, słabszą wersją silnikową. On zostanie mocniejszą, lżejszą i bardziej sterowną. To może o to chodziło, że to jest taki spis tych wszystkich mafii, układów i lóż. Żebym ja tego wyzwania nie wygrał. W sumie to ta cała teoria ma nawet sens, jakby na to nie spojrzeć. No bo wiecie, najlepsza ekipa na świecie grid kontra ja, dopiero co rozkręcający się mały zespolik. Przecież nie mogę tak po prostu pozwolić, żeby najbardziej szanowana i lubiana ekipa to została wyparta z tronu. Wyparta czy nie wyparta, udało mi się wygrać. No, z przewagą minimalną, niecałe sekundy. Ale powiem wam, że generalnie nie było wesoło. Nie było wesoło, ale w końcu się udało. 750 tysięcy, no, dziękuję bardzo. Season's Earnings, 750 tysięcy, póki co, ale będzie zaraz 1,5 miliona. Tak, pewnie z 2 miliony będzie w tym sezonie, plus jeszcze Le Mans. No to już w ogóle... Ej, to może będzie już od razu LMP1. Znaczy się LMP2, tam LMP2 najpierw będą, tam właśnie ta klasa właśnie na Le Mans. Okej, to tutaj mamy ogarnięte. W Ameryce mamy ogarnięte to, w Europie mamy ogarnięte, także została tylko Japonia, także... Nissan 350Z! Raven West kontra Reactive Racing. I za niedługo... Midnight Toge events take place at night on open roads. Each race is made up of a single run, and the winner advances in the competition. Okej, to mamy zawody Midnight Toge, w których obowiązują inne zasady. Jest kontakt, plus jeszcze jest szansa na pojawienie się samochodu w ruchu ulicznego. No okej, mamy znowu coś ciekawego. eBay Motors... Ej, czemu mnie interesuje sprzedaż jakiegoś innego zespołu? Okej. I ponownie z tym samym jego gościem się ścigamy, tylko tym razem w Japonii. Ej, trochę niedopracowanie, trochę niedoruba, że nie ścigamy się przeciwko jakiemuś Japońcowi. Ale w każdym razie mamy jedno okrążenie, bo to w sumie to jest taki tor sprintowy, czy mi się tak wydaje, że taki sprint to jest bardziej, aniżeli wyścig na torze. Chociaż nie wiem, może niby tam był jakiś tam fragment trasy tam pokazany nieco przed, za nami, ale z drugiej strony, no, nigdy nic nie jest pewne i mam dziwne wrażenie, że to jest całkiem długi tor. Ale w ogóle to mam powiedzieć, że... No, klimacik jest! Jest klimacik, nie ze względu na muzykę, ale po prostu ze względu na atmosferę, jaka tutaj jest. Dobra, jesteśmy w Japonii, czyli prawdopodobnie jest tutaj ruch lewo strony, z tego co się orientuję. Czyli trzeba tutaj uważać na lewą stronę, jak nie ujedziemy, no... No bo to się źle skończy w przeciwnym wypadku. Owszem, trzeba ścinać zakręty i w ogóle, ale z drugiej strony, no... No wiecie, jakby nam wyjechało coś naprzeciwka, no to już nie byłoby wesoło się z tym zderzyć. I tak w ten sposób marnować flashback. Okej, cyk, cyk, co... Dobra, ostrożnie. Można pojechać lekko bokiem, ale z drugiej strony nie polecam tego do końca, bo no wiecie, zawsze jest ta szansa, że stracimy kontrolę nad naszym pojazdem. Chociaż z drugiej strony, Nissan 350Z to jest auto, które się całkiem dobrze prowadzi. Także raczej nie powinno być jakichkolwiek problemów z utratą właśnie kontroli nad tym wozem i... Nie, to nie jest meta, to jest...
Nie wiem, czy to jest pierwszy checkpoint, czy to jest półmetek. Nie no, ja osobiście obstawiam, że to jest półmetek, patrząc na to, ile już przejechaliśmy tego wyścigu. Jest na to taka szansa, że to właśnie półmetek tej trasy dopiero i... Oho, oho, okej. Dobra, teraz na ostro. W ogóle mam takie dziwne wrażenie, że to jest po prostu maksymalnie wydłużony, najdłuższa możliwa właśnie długość tego tej trasy Touge właśnie na górze Haruna. No, tak mi się coś wydaje, chyba... Nie, chociaż z drugiej strony nie do końca poznaję tą miejscówkę, także... Nie no, jest spora szansa, że jednak mimo wszystko jest tak, jak właśnie mówisz, to jest pełna wersja właśnie tej trasy, co jest normalnie tam podzielona na sekcję, tam właśnie ta góra Haruna. W sensie w wersji dziennej, o! Właśnie takie coś mniej więcej na myśli, że to jest po prostu pełna wersja trasy, o! Taka maksymalna, taka rozciągnięta, żeby to jeszcze dodatkowo wydłużyć tą epickość właśnie tutaj. I w ogóle, żeby to... O, no. I przez takie błędy właśnie tutaj daje ciała. Dobra, no to jeszcze raz, tylko tym razem skup się na drodze. Dobra, to tu mamy ostry zakręt, co nie, co tak. Dobra, ciach. Tutaj ciach. No dobra. Umownie pokonamy ten zakręt. Umownie powiedzmy, że było dobrze. Dobra, no to tutaj teraz... Nie. Dobra, zablokuj. Dobra, trochę go powstrzymałem, także jeszcze nie mam szansy na... Jeszcze nie jest opcja, że przegrałem ten wyścig. Jeszcze jest szansa, że wygram to. O, chociażby teraz. O, a ten fragment już poznaję i... Ej, czy ja go właśnie zepchnąłem, czy właśnie się zachowałem jak typowy ramer z Need for Speed World? Ej, jak coś to przepraszam! Miałem dobre intencje i goddammit, to się na mnie teraz odgrywa. Dawaj, Nissan! Dobra, przyblokować go. O, w ogóle to powinien teraz się odegrać za to, co mu zrobiłem teraz przed chwilą i... Też mnie właśnie tak zramować, tak mi wjechać tak w dupsko, tak bezczelnie wręcz. W sumie jakby to się tak stało, to bym powiedział, że no... Sztuczna inteligencja w gridzie, no, jest dość pamiętliwa i... By dostała kolejnego plusa ode mnie. Ale teraz ten fragment właśnie tej trasy to poznaje, tak bez kitu. Serio, poznaję to. Wiem, że... Wiem, gdzie jestem, gdzie się znajduję i... Tu jest meta tego wyścigu, czy... Tak, tu jest meta, zdecydowanie. 3 minuty 23 sekundy. No okej, okay, nieźle. Ten czas mógłby być lepszy, ale no niestety, popełniłem dwa naprawdę srogie błędy. Ale takie, których bym sobie po prostu nie wybaczył. Dobra, i mamy kolejne 750 tysięcy. I mamy 5 milionów na koncie jeszcze, żeby było śmieszniej. 5 milionów euro, no po prostu świetnie. Dobra, i w ten oto sposób żegnamy się z Ligą Amatorską. Witaj, Ligo Profesjonalna. Oh yeah! Ej, a co to za Open Wheel Simpson F3 Shield? 180 tysięcy do wygrania, 50 tysięcy punktów reputacji, 3 wyścigi na Long Beach. Dallara Formuła 3! Okej, okay, to jest coś interesującego, ale co tu mamy jeszcze? Prestige! Zawody takie prestiżowe, można powiedzieć. GT1, Goodyear Continental GT, Pro Muscle, Drift Battle. GT1, a tutaj co mamy? 3 wyścigi, Detroit, Long Beach i Washington. No, wyścigi mi trochę długie, ale z drugiej strony... czy by się tu zająć? Ja bym chciał się zająć z Ameryki. No, mamy Salina, no, trochę nie jechaliśmy, ale... Ej, dawno Open Wheel nie było. Kupmy sobie tą Dallarę. 525 tysięcy, co to dla mnie za pieniądze? Mogę kupić teoretycznie używaną na eBayu i... No proszę, trochę taniej, ale z drugiej strony... A co mnie tam, w sumie kupię nową. Mam pieniądze, stać mnie. Wiele się stan mojego konta nie zmienił. W sumie to za opłatę z jednego tego wyścigu, jeden na jednego, to tam mi się tam wszystko ogarnęło. Dobra, Open Wheel. Formuła 3. O proszę, i mamy Raven West. Już tak normalnie najlegitniej w świecie wyścigu. Co jest? Fajną rzeczą. Dobra, to będzie start. Jest start. I ciśniemy, startujemy sobie. Wow, z 11 pozycji aż startujemy. Dobra, ale przede wszystkim w wyścigach Open Wheel trzeba mieć na uwadze to, że te auta są naprawdę niezwykle dobrze sterowne. Mają naprawdę dobrą przyczepność. Plus jeszcze dodatkowo, no, mają świetne hamulce. Dobrze przyspieszają, szybko się rozpędzają do prędkości maksymalnej, ale też no łatwo o kraksę jakąś niekontrolowaną, gdyż no wiecie, odsłonięte koła i łatwo wtedy stracić panowanie, łatwo wtedy nie tyle co stracić panowanie, co po prostu łatwo stracić jakąś część naszego samochodu. Dobra, ja tu mówię o rozbijaniu się na Open Wheelach i tutaj tymczasem kogoś obraca i to się już tak wesoło nie skończyło, jakby tak kolega się obrócił i... Aha, mamy 3 okrążenia, no dobra. Dobrze wiedzieć.
No i patrzcie już, jakie prędkości! Co to jest w porównaniu do ligi amatorskiej? 300 km na godzinę, proszę bardzo! Tak się powinno jeździć, tak powinny wyglądać wyścigi w sieci GRID! Okej, okay, ciach! Dobra, ciach, tutaj, tędy, rędy, jawędy, o! Tego kolega znowu obraca! Ej, w ogóle to jest gość z tego samego teamu, co wcześniej go obróciłem na tamtej szykanie. Interesujące, czyżby kierowcy tamtego teamu nie byli jakoś mega wyskillowani? No generalnie coś czuję, że skoro skoczyliśmy z ligą, no to już będzie, no, ostrzejsza rywalizacja i chyba w końcu dostaję tą rywalizację! No nareszcie! W końcu jakiś konkret! Dobra, ale czwarte miejsce to powiem, że trochę mnie... O, tam się ktoś rozbił i awansuje tym sposobem na trzecie miejsce, to jest... dobrą wiadomością! O, no! I zostali nam tylko członkowie zespołu Raven West! No, no, oj, au! No, pasuj się! Ja nie zamierzam tutaj ustępować, nie zamierzam być ugodowy! Liczy się dla mnie tylko i wyłącznie pierwsza pozycja, także panie Rick Scott, proszę się przyszykować na to, że zrobię z panu z dupy garaż. Nie zrobię, jeśli nie się wymieczą, zrobię garaż. Dla mojej Dallary Formuły 3. Dallary, czy tam coś tam, czy jak to się, jakkolwiek to nazywa. I chyba mój teammate jest na samym końcu. Także trzeba będzie go wymienić na lepszy model, że tak to nazwę i... Dobra, mamy pierwszą pozycję i mamy przyciny. But of course, because why not? Why the fuck not? Ale przynajmniej mamy pierwszą pozycję. I spróbujmy ją utrzymać tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Ale to chyba nie będzie łatwe wyzwanie, zwłaszcza, że tutaj no... No, panowie dają gazu! No, ej, te lagi mi nie... Te ściny mnie strasznie uniemożliwiają skuteczną jazdę. No, tutaj się zaczęło, tutaj mniej więcej właśnie w taki sposób. Dobra, tutaj wyszedłem z zakrętu, okej, no to... W tym miejscu trzeba będzie zrobić właśnie tutaj to, ustąpić mu i znaleźć lepszą okazję do wyprzedzenia go. Znaleźć okazję właśnie do wyprzedzenia go, właśnie tylko jakaś część z uszkodzonego bolidu mnie tutaj trochę blokuje. Co może zmniejszyć moją aerodynamikę, zmniejszyć skuteczność mojego przyspieszenia. A tym samym, no, nie będę w stanie wykorzystać w pełni potencjału mojego samochodu. Co jest w sumie logiczne, okej. Okay. Wszystko ustawo, dobra. Czyli jakieś tymczasowe problemy to chyba tylko były i... Ej, chyba już mam nawet miarę konkretną przewagę i... Czy on się rozbił, czy coś? Tak mam jakieś dziwne wrażenie i... Dobra, niby openuję, ale... Dobra, gonią mnie nadal! Nadal mnie tutaj panowie gonią, także... No dobra, to jeszcze postaraj się nie za szeroko! Za szeroko jedziesz, Dallara! I... Dobra, ostatnie okrążenie, ostatnia prosta i będzie meta i pierwsze miejsce. Dobra, i teraz coś generalnie mam wrażenie, że... Jak już będziemy się ścigali właśnie w gridzie, no to będziemy mogli w stanie ogarnąć tylko jeden event. Ze względu na długość odcinków i... O, Bobby Townsend, 9 miejsce, 5 punktów. Nie ma tragedii, ale raczej pierwszego miejsca jako ekipa nie zgarniemy. No bo wiecie, no, Raven sobie taką przewagę wyrobi, no... 34 punkty na 25, no, zobaczcie, tylko 9 punktów różnicy, to by musieli się chłopaki totalnie porozbijać. A jeszcze dodatkowo mamy przecież tam 3 eventy, to... To nie jest ostatni wyścig teraz w tej serii. W sensie w tym evencie. To jest dopiero drugi. I ponownie na Long Beach. Pedro Garcia. Masz niezłe malowanie, Pedro. Goodyear, proszę bardzo. Taki najlepiej w świecie sponsorowany przez jedną ekipę zespół. Dobra. Ciach. Jedziemy. I startujemy z 10 pozycji, co jest... No cóż, też niezbyt dobrą wiadomością, ale... Skoro z 11 się uda nam w poprzednim wyścigu przebić, no to... Z 10... Tym bardziej nam się uda. Tylko przede wszystkim trzeba uważać na samochód, bo tutaj jedna sztuczka to może nas kosztować czasem nawet cały samochód. Cały wyścig może nas kosztować nawet. No bo wiecie, bez jednego koła to tak trochę ciężko jechać i... O! Dobra, która pozycja? Piąta! Ale zaraz będzie, no właśnie, i będzie czwarta i... Ej, ktoś się rozbił! Ktoś tutaj uszkodził swój bolid, okej, to... Ale jeszcze jest w wyścigu, jeszcze jest w tej rywalizacji, także... Okej, także jeszcze dla niego ta cała... Eskapada się nie zakończyła. Dobra, eskapada to może trochę za duże słowo i trochę nieadekwatne do tego, ale ta cała impreza się dla niego nie skończyła jeszcze. On cały czas tutaj będzie próbował walczyć, ale on nie wie. No. O fuck. Dobra, jeszcze wszystko jest całe. Jeszcze moje 69 tysięcy jest w kieszeni. Okej, okay, ciach, ostrożnie, za szeroko. Recek, za szeroko ponukonujesz te zakręty. Opanuj to. Dobra, ciach, ostro, o, no. Nie, no, dawaj! Dobra, niestety nie udało się zaatakować pana Nathana.
Okej, ale może teraz na tej prostej się uda? Może teraz tutaj coś się uda? Dobra, mamy 3 okrążenia, okej. Nie no, w sumie po jednym okrążeniu to takie wyścigi się nie kończą, goddammit! Już rozumiem, dlaczego on wyhamował. Już teraz wszystko rozumiem, wszystko jasne. Dobra, to teraz ciach, ciach. Ja tu się skupiam na tym, żeby go wyprzedzić, a tu tymczasem okazuje się, że tuż przed moim zakręt, a ja w ostatniej chwili wyhamowuję i jakimś cudem się ratuję jeszcze i nadaję sobie rywalizacji, ale z drugiej strony kosztem prowadzenia. Kosztem mojego chwilowego prowadzenia, chociaż teraz... Teraz to już nie powinno być jakichkolwiek problemów z tym. Gdyż, no jak widzicie, jestem no, ponownie na pierwszej pozycji, ale... Ale z drugiej strony muszę wam przyznać, że... No, w końcu ten poziom ekstremalny się jakoś prezentuje. W końcu czuję tą presję ze strony moich przeciwników. W końcu czuję, że muszę jechać maksymalnie dobrze. W końcu muszę jakoś się tak skupić bardziej na drodze, skupić się na walce. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, jeszcze się udało opanować sytuację. Jest cały czas wszystko pod kontrolą, aczkolwiek no... Moi przeciwnicy nie dają mi chwili odpoczynku. Wiem dokładnie, że jeden mój błąd może oznaczać to, że utracę moją ciężko zdobytą pierwszą pozycję. Dlatego no, oczywiście, oczywista oczywistość, maksymalne skupienie. Teraz w końcu ta gra oferuje mi takie doświadczenie, jakiego oczekiwałem od 10 odcinków. No w sumie to już jest 11 odcinek, także od 11 odcinków można było powiedzieć, także... Nie no, w sumie to można by było zrobić to w taki sposób, że 10 odcinków czekałem, a w 11 się w końcu doczekałem. A ty, Bobby, jesteś znowu ostatni, no god fucking damn. Byś się postarał coś, rozumiem, że to nie jest najlepsza twoja dyscyplina, ale z drugiej strony... Hej, skoro mamy pieniądze, to możemy chyba wymienić sobie członka zespołu na jakiś... No jakby to wam nazwać, lepszy model. Jak to mówiła znana piosenka? Znów się zepsułeś i wiem co zrobię, zamienię cię na lepszy model. Czekajcie, kto to wykonywał tę piosenkę? Wiem, że jakaś polska artystka, no... No da! Polski tekst to musiał jakiś Polak wykonywać, bo w końcu no... Nikt spoza Polski nie robi piosenek z polskim tekstem. Za to my, Polacy, robimy teksty w każdych językach. Robimy po polsku, robimy po angielsku, robimy po niemiecku. Pewnie znajdzie się nawet jakiś artysta, który robi po chińskiemu, po chińsku, albo po, nie wiem, po afrykańsku. Dobra, nie no, po afrykańsku to zbyt ogólnikowo, ale chodzi mi konkretnie o jakiś afrykański język tutaj, jeśli mam być konkretny. Dobra, ale ja tutaj się rozgaduję o tym, a tu tymczasem kończę wyścigi. Pierwsza pozycja ponownie. Ale jeszcze sobie nie zagwarantowałem zwycięstwa w tym evencie. W tym wydarzeniu, w tych zawodach, o. A Bobby 12 miejsce i wcale mi nie utrwa... I wcale nam nie ułatwia zadania. Nie ułatwiasz nam tego, żeby wygrać ten event jako drużyna. Ja tutaj muszę wszystko ciągnąć. Oj, panowie się tu tak generalnie łatwiej wymienili. Ex-aequo zajmują drugie miejsce. Rick Scott i Nathan McCain. Oj, chyba się szykuje na mnie, chcę. Będą chcieli mi chyba maksymalnie utrudnić moje zadanie. Tak mam coś takie dziwne wrażenie. I 131 tysięcy. Pięknie. A ten... Bleh. No zobaczcie tylko. 12 tysięcy marne. Co z ciebie za teammate? Zresztą powiem wam jeszcze jedną rzecz odnośnie tego teammate'a. Jak robiłem ten 6 sezon, bo teraz obecnie mam 7, tam poza kamerami jak właśnie jak robiłem ten sezon, no to miałem takie jedne zawody, żeby pojechać BM-ką. O mordę, startuję z 12 pozycji. Może być ciekawie. No to były takie zawody właśnie, wracając do mojej myśli, przypomnieli, że trzeba było jechać w BMW. No to ja sobie po pierwsze myślę, o matko jedyna, tylko nie BMW. Przecież wszyscy wiedzą jak ja nie znoszę tego wozu, nie znoszę tej marki, no. Nie no, nie tyle co nie znoszę, ale co po prostu nie podobają mi się te wozy, no. Zresztą wszyscy, o w mordę jeża! No jak na krakowskim rynku! Ruch jak w Rzymie! Albo w innym jakimś ruchliwym miejscu, albo nie wiem, na jakimś placu, albo coś. Katemet! O! Jaka kraks... Ja cię syfię! Co tu się zrobi... Nie, ja dziękuję! Restart! I właśnie dlatego... No w sumie to nikt nie lubi startować z ostatnich pozycji, ale... Co to się nam nawiksowało? Bo praktycznie wszyscy się porozbijali, a tymczasem Raven Westowie... Wiii! Easy peasy! Lemon squeezy! No i jak ja bym wtedy miał to ugrać? No powiedz mi proszę. Jak ja bym miał ich dogonić? Dobra. Z jednej strony... To było... Musiałem się przebić, ale z drugiej strony... No właśnie! Ja to tak też trochę źle robię, po części. Gdyż nie powinienem tego robić w taki sposób, że no wiecie, no... Że wpycham się przez środek, tutaj próbujesz się przebić na wyższe pozycje właśnie środkiem, tylko jakoś tak powinienem bardziej z boku albo coś. Nie, może nawet powinienem pojechać po wewnętrznej, żeby tam, wiecie, no... Chyba sami rozumiecie, żeby tam mieć więcej miejsca i tym samym, jakby to mam powiedzieć... Żeby mieć po prostu szersze pole do manewrów. Dobra, ciach, ciach, mamy 6. pozycję. Jest niedobrze, jest bardzo niedobrze. Potrzebuję co najmniej drugiej pozycji, żeby sobie zagwarantować zwycięstwo w tym evencie. Co najmniej drugie miejsce, ale... Oooo, goddammit! Ale się wryłem.
Dobra, ale trochę dalej poproszę. Trochę dalej, dalej. O! Coś w tym klimacie mniej więcej. Dobra, ciach. I teraz bok. Pięknie, elegancko i... Nie, nie czeka nas druga prosta, wbrew pozorom i... Bo właśnie tutaj zakręt, ale przynajmniej droga szeroka teraz w tym momencie jest i... Goddammit! No będzie trochę niewesoło, ale przede wszystkim muszę znaleźć jakiś patent, żeby się w końcu przebić na tę trzecią pozycję co najmniej. Trzecia pozycja, minimum! To jest moje takie absolutne minimum. Dobra, ciach. Jedziesz! Dajesz dolara! Dobra, jest trójka! Jest trójeczka, ślicznie i nadganiamy! Pięknie! O, trochę tutaj koła buksują, ale z drugiej strony... Ten jak nagle wyhamował, no co za ham! On to zrobił specjalnie, żeby tylko ich nie wyprzedził. Ej, czy oni grają jakieś specjalnie taktycznie? Ej, piękna! Pięknie się przebiłem, pięknie po prostu! Chociaż trochę pobijałem tutaj koledze bolid. Dobra, to nie jest taki do końca mój kolega, raczej się nie zaprzyjaźnimy niestety. Bo łączą nas, podzielą nas wspólne cele. No teoretycznie by mogły nas nawet łączyć, ale z drugiej strony no... Tylko jeden z nas może osiągnąć ten cel, tak? Że no wiecie. No nie możemy osiągnąć tego... Nie możemy obaj osiągnąć pożądanego przez nas celu, także no... Raczej się nie polubimy, panie kolego i... No i proszę bardzo, ponownie. Sam, przeciwko dwóm! Przeciwko dwóm kierowcom Raven West, goddamn! I mnie jeden z nich właśnie wyszedł, tak? A, rzecz wordy. Dobrze przynajmniej, że ten zakręt był taki szeroki. A może to przez to właśnie, że ten zakręt był taki szeroki, straciłem moją ciężko wypracowaną drugą pozycję i... Łoż ty w życiu! Co to się stanęło? Tak jakby trochę go wykluczyłem z rywalizacji. Nie, żebym to zrobił celowo, ale no... No po prostu, no, pozbawiłem go szansy na wyższą pozycję. Oj, sponsorzy raczej nie będą z niego zadowoleni. Dobra, ale teraz moim number one priority! Fuck my life, czego ty znowu hamujesz? Patafianie, ty jeden! Tam nie ma co hamować! Ja rozumiem, że dbasz o bolid, ale bez przesady, żeby hamować przed takim leciutkim zakrętem, który ma niemalże kąt półpełny, no to przepraszam bardzo, ja rozumiem, że tam coś na drodze leżało, ale no przecież można to łatwo wyminąć, przecież to jest easy peasy lemon squeezy takie coś wyminąć właśnie. No zobacz, jak to zakręty się pokonuje, no łatwizna, no żebym ja członka elitarnego zespołu uczył, jak się mniej więcej jeździ, goddammit, o! I chyba przypadło moje 69 kafli. God fucking damn it! Bo miałem ukończyć bez damage'a. Ukończyłem się bez damage'a i niestety, ale ta sztuka mi się nie uda i... Dawaj! No teraz to sobie powalczyłem. Teraz to sobie naprawdę już powalczyłem. W sumie to tak swoją drogą to się zastanawiam też po części... Jak tutaj tak idealnie wystartować? Tak, żeby po prostu, no wiecie, żeby mnie tak wystrzeliło tak mniej więcej do przodu, tak, bo próbowałem różnych metod. Tam gazowanie na full, tam gazowanie silnika tak na pełnych obrotach, to tak oczywiście nie zdaje egzaminu. Ale też takie mam wrażenie, dziwne wrażenie, że takie gazowanie do połowy to też tak niespecjalnie zdaje egzamin. W sensie, że trzymanie silnika tam na obrotach takich, jakby to mam powiedzieć, no takich, no, takich na poziomie tak 40-60% mniej więcej na tym obszarze. No to w sumie też to jakoś specjalnie moim zdaniem egzaminu nie zdaje. Plus jeszcze ewentualnie, no, nie no, w sumie nie próbowałem jeszcze takiej metody na zasadzie, no wiecie, że gazowanie na zasadzie, że ogólnie gazuję, że dopiero jak już będzie start, no, no to wtedy zaczynam gazować. W sensie, że jak już tylko pojawia się start, to od razu tak dopiero wtedy wciskam w pedał gazu. Muszę wypróbować tą metodę jakoś za niedługo, jak tylko będę miał taką możliwość. Ale okej, w każdym razie, udało nam się skończyć ten event. Pierwszym jest to oczywiście ja jako zawodnik solowy. Raven West wygrywa jako drużyna, moja jako ma drugie miejsce jedynie. I 69 tysięcy. Cóż, no niestety ja musiałem powtórzyć ten wyścig, bo... To co się stało na końcu tamtej pierwszej próby to była jakaś po prostu tragedia. I nawet nie wiem co tam się wydarzyło, bo jeden wielki chaos, zamęt i... Dupa blada. Okej, 214 tysięcy punktów reputacji w Ameryce. 769 tysięcy reputacja globalna. I niedługo zbliżamy się do poziomu takiego reputacji, że będziemy mieli milion właśnie tej globalnej i odblokuje nam się coś specjalnego, ale tym czymś specjalnym będziemy się zajmowali dopiero na samym końcu właśnie tak całej gry i... Wow! 654 tysiące! Zarobki na ten sezon? 2 miliony już ponad. Spoko! Jacyś nowi sponsorzy? Oczywiście. Police, Recaro i Simpson. Wow, policja mnie będzie sponsorować. I teraz pytanie, czy jest Le Mans? Nie, nie ma lemon, ale w każdym razie póki co to ja skończę ten odcinek, także no cóż. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, to był Race Driver Grid.
Jestem, Recek, trzymajcie się i czołem!